Cześć. Cześć. Jak się masz? Asia i Marcin na kolejnej lekcji tanga argentyńskiego. Dzisiaj będziemy mówić o bocznych odbitkach, ale tradycyjnie kilka odpowiedzi na wasze pytania dotyczące tanga i ciekawostek z nim związanych. Zacznijmy może od tego, panie Marcinie, jak się uczyć, tak, żeby było dobrze i efektywnie. Zadajecie nam czasem pytania, czy na przykład lepiej chodzić na lekcje grupowe, czy indywidualne. Jaki jest najlepszy model nauki, żeby było szybko i efektywnie. Każdy chce bardzo szybko zacząć się uczyć tańczyć i tańczyć już tango. Praktyka pokazuje, że tanga uczymy się właściwie całe swoje życie, ponieważ przy każdym już wejściu na wyższy level swojej edukacji odkrywamy znowu jakieś swoje niedoskonałości, ale to dobrze o nas świadczy, więc uczmy się jak najwięcej, jak najdłużej. Natomiast teraz, panie Marcinie, jak się uczyć? Na pewno nie nauczymy się tanga z YouTube'a. Możemy się nauczyć jakichś kroków z YouTube'a, ale współpracy w objęciu z partnerem, no, tego nie uzyskamy. Mamy trzy podstawowe aktywności tangowe, czyli lekcja, praktyka i milonga. Najlepiej te trzy aktywności powinny odbywać się równolegle. To znaczy, kiedy idę na lekcję, to po lekcji, to może być w innym terminie, warto przepraktykować te rzeczy, które pokazał nam nauczyciel. Jest taka prosta zasada, że jedna lekcja tanga powinna mieć skutek w postaci 3, 4, 5 godzin praktyki na temat danej techniki. Oczywiście to nie jest tak, że dzisiaj uczymy się jakiejś konkretnej figury i potem przez 5 godzin uczymy się tańczyć tylko i wyłącznie tą figurę. Staramy się ją wplatać w inne rozwiązania, staramy się tańczyć swobodnie, uczyć się improwizacji i nawigowania przy pomocy też tych nowych figur. I też warto od razu pomyśleć o pójściu na milongę, ponieważ mamy przykłady osób, które tylko chodzą na lekcje, nie uczestniczą w praktykach i milongach i te osoby będą robiły znacznie wolniejsze postępy. Natomiast jeżeli osoba, która wchodzi w tango, uczy się nowych rzeczy, praktykuje je i jak najszybciej chodzi na milongi, robi znakomicie szybsze postępy. Pytacie nas czasem, czy zaczynać swoją edukację w ogóle od zera, zaraz na lekcjach indywidualnych. Zdania są podzielone. My osobiście uważamy, że warto wybrać się najpierw na lekcje grupowe, ponieważ tych podstaw, których zresztą my was teraz uczymy, będziecie się musieli nauczyć i na lekcjach grupowych, czy na lekcjach indywidualnych. Podstawy zawsze są takie same, a tak naprawdę zaoszczędzicie pieniądze chodząc na lekcje grupowe, ponieważ kursy grupowe są tańsze niż lekcje indywidualne. Chyba że nie macie partnera, partnerki, nie dysponujecie czasem wolnym, żeby zapisywać się na lekcje grupowe, no to na pewno lekcje indywidualne są jakimś rozwiązaniem, a jeśli jeszcze was stać, to jak najbardziej. Lekcje grupowe, jakiś plus kolejny z nich, to jest integracja z pozostałymi uczniami, wymiana w parach, ponieważ nauczyciele często robią, oczywiście w normalnych warunkach niewirusowych, zmiany w parach, więc uczymy się wtedy, jak może wyglądać objęcie z innym partnerem, innego wzrostu, innej budowy ciała, tak żeby też nie uczyć się jakby na pamięć własnych reakcji i własnych impulsów od swojego partnera. Więc te lekcje indywidualne zostawiamy waszej ocenie, natomiast na pewno warto zacząć naukę od lekcji grupowych. Często zdarzają się też lekcje takie pokazowe, darmowe, na które można sobie pójść i po prostu sprawdzić, czy tango jest tańcem dla nas. Oprócz tego, co powiedział Marcin, czyli oprócz zajęć takich regularnych, oprócz praktyk, które warto naprawdę chodzić po kilka razy w tygodniu i milong, nie dajcie sobie wmówić, że po kilku lekcjach nie nadajecie się na milongi. Na milongę warto pójść nawet od razu, żeby zobaczyć, jaki jest klimat milongi, jak tańczą inne pary, żeby się ośmielić. Często są organizowane milongi dla początkujących, więc wtedy bez obaw chodźcie na takie milongi i zaczynajcie w praktyce już wykorzystywać umiejętności nabyte na zajęciach. Czy praktykować solo, czy w dwójkę? To już jest
właściwie może nawet nie wasza decyzja, o ile właściwie powinność, bym powiedziała, ponieważ powinniśmy, niezależnie od tego, czy mamy partnera, czy nie, żeby stawać się lepszym tancerzem, powinniśmy ćwiczyć i solo, i w duecie. Jest wiele technik, które trzeba samej wykonywać, ale w parze oczywiście też powinniśmy sobie praktykować i to jak najczęściej. Kochani, niezależnie od tego, czy macie partnera, czy nie, uczcie się, ćwiczcie codziennie, praktykujcie, zapisujcie się na zajęcia zaraz po koronawirusie i koniecznie chodźcie na milongi. A teraz zapraszamy na lekcję. Odbitki boczne, które dzisiaj pokażemy, zastosujemy zarówno w tradycyjnym tangu argentyńskim, ale są fajne do zabawy, do wykorzystania również w tango milongach, których nie pokazywaliśmy na naszych zajęciach, ale jak sobie znajdziecie na YouTubie różne filmiki, to zobaczycie, jak to wygląda. Odbitki boczne to przede wszystkim przyspieszenie. Przyspieszenia, czyli dwukrotnie zwiększamy tempo swojego tańca, a kiedy słyszymy rytmy dynamiczne, skoczne, wtedy aż prosi się, żeby pobawić się tymi przyspieszeniami. Tango, takie typowe, już o tym wielokrotnie mówiłem, ma bit liczony mniej więcej co sekundę, to jest ćwierć nuta, ale bywają tanga, które są znacznie szybsze, no i to, o czym też już wspomniała Asia, milongi, ale i są. I w tango walczykach też wykorzystamy te odbitki. Pokażemy najpierw podstawową wersję odbitek, czyli ćwiczenie, które pomoże nam opanować tą technikę. Ja się od razu ustawię tyłem, żeby dziewczyny widziały, jak wygląda krok damski. Jak sama nazwa wskazuje, odbitka wiąże się z jakimś odbiciem. Czyli ja nie wykonuję pełnego kroku, na przykład nogą lewą do boku, nie wchodzę, nie przemieszczam w 100% swojego ciała nad nogę lewą, tylko kiedy dotknę parkietu, już inicjuję odbicie. Tak jakbym wszedł na rozżarzone węgla i chciał stamtąd uciec szybko, generuję krok i wracam z powrotem i łączę nogi. Quick, quick, złącz. Szybki, szybki, złącz. Sekundka teraz. Dziewczyny, coś, co nam się często zdarza przy tej technice, to jest... Zaraz mi się to kojarzy z dirty dancing albo z mambo. Jakimś mambo właśnie, czyli nie robimy tego. Hop. To nie jest żadna rumba, to nie jest mambo, czyli nie wypuszczamy bioderka. Hop, nie robimy tego. Tylko odbitka i wraca. Biodra są w jednej linii tutaj w pionie. Nie kombinujemy biodrami, tylko ładnie, żeby być szybsze i bardziej gotowe na kolejny impuls od partnera, my musimy te biodra trzymać w ryzach. Bo jeśli zrobimy taki ruch, to już jesteśmy opóźnione względem partnera i względem muzyki. Dlatego chowamy biodra i tylko noga i wraca. Noga, kontakt z podłogą i wraca. Biodra tutaj nie pracują. Tak, kiedy wykonuję krok do boku, przemieszczam swoją oś z nad nogi prawej w 100% nad nogę lewą. Czyli to jest duży ruch. Mniej więcej swoją oś z nad nogi prawej przemieszczam o tyle, o ile mam rozstawione stopy. Natomiast w odbitce ta moja oś będzie na chwileczkę ucieka z nad nogi prawej, próbuje wejść na lewą, ale lewa noga w stawie skokowym, ja to pokażę z tyłu, bo szczególnie istotna jest praca tego stawu skokowego. W odbitce moja pięta nie dotyka parkietu. Szybki, szybki, wolny. Jak widzicie, możemy te odbitki tańczyć na obie nogi. Odbijam się, wracam, staję na lewej, zwalnia mi się prawa noga, mogę się odbić teraz prawą nogą do boku. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Ten akcent oczywiście w parkiecie musi być, czyli takie hop, zaznaczam, jestem. Hop, zaznaczam, jestem, żeby się nie pojawiło coś takiego. Bo to jest źle. To jest tylko dotknięcie parkietu. My musimy wyraźnie, delikatnie zanurzyć, jakby próbować zanurzyć swój ciężar w podłodze i zaraz wrócić. Musi się to pojawić tu. I z drugiej strony, jeśli robimy na drugą stronę. Mówimy często o centrum naszego ciała w tańcu. W dowolnym tańcu mówimy o tym centrum.
Natomiast kiedy tańczę odbitkę, ja nie wyskakuję. To nie jest takie wyskakiwanie. Nie tańczymy odbitki w sposób hip-hopowy. To jest dotknięcie parkietu i powrót z powrotem do złączenia stóp. Gdybym miał powiedzieć, gdzie moje centrum znajduje się w momencie, kiedy wykonuję odbitkę, to z tej pozycji ona na pewno jest ciut niżej. Ja staram się odbijać, wykorzystywać ziemię do tego, czyli wektor siły, który działa na moją stopę, jest skierowany w dół, w przeciwieństwie do tańczenia do góry. Tutaj w ten sposób nie będziemy potrafili szybko zatańczyć, jeżeli rytm będzie szczególnie szybki. Tak, bardzo często będziecie też słyszeć u innych nauczycieli o pojęciu właśnie dobrego uziemienia, tak, żeby mocno wchodzić w podłogę, to się często powtarza, żebyśmy byli troszeczkę tacy jak zawodnik sumo, mocno w stopami i swoim ciężarem ciała wbici trochę w podłogę, jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć. Natomiast oczywiście ciała mają wyglądać na lekkie, zwiewne i bardzo taneczne. Tak, i odbitki są właśnie świetnym przykładem. Tancerza, który tańczy w chmurach, czyli wychodzi do góry w odbitce, startuje do góry, bądź tancerza, który jest w ziemi. Czyli ten wektor siły jest skierowany w dół. Tak, ale zwróćcie uwagę, że Marcin nie robi przysiadu, czyli to nie jest ziemia, ziemia, tylko to jest wbicie ciężaru w podłogę. Tam jest ta ziemia. To były... Tak, warto to samo ćwiczenie wykonać w parze, dlatego że z punktu widzenia mojego męskiego, tutaj Asia może się ze mną i pokłóci nawet, bywa czasami tak, że partnerki nie do końca potrafią zapracować tym stawem skokowym. Wtedy to się wiąże z tym, że wtedy ja tańczę za siebie i za partnerkę. Czyli męczę się dwa razy bardziej. Jeżeli partnerka nie odbija się w stawie skokowym, tak jak ja, to ja będę musiał, krótko mówiąc, troszkę dźwigać, przepchać, odwrócić. A ponieważ ten ruch jest szybki, to szybko zawrócić krok w drugą stronę nie jest prosto, jeżeli partnerka nam nie pomoże. To jest tak, jakbyśmy płynęli kajakiem i z tyłu druga osoba, która siedzi, nie wiosłuje, a ja wiosłuję za dwie osoby. Tak, kochane dziewczyny, mówiliśmy na początkowych naszych zajęciach, że my podążamy za chłopakiem, ale nie oznacza to, że on za nas odwala robotę, tylko my musimy być gotowe na jego impuls i dawać też jakąś swoją energię, która będzie oczywiście spójna z energią partnera, żeby też nie przedobrzeć, ale nie możemy być dla niego ciężarem. On nie może za nas pracować, nie może nas ciągnąć, pchać i nie wiem, co jeszcze. W ramach tego ćwiczenia podstawowego, które pokazałem przed chwilą, możemy spróbować zmierzyć się z różnymi tempami. Pokazaliśmy na razie takie spokojne tempo odbitki, ale popatrzcie, zacznę sobie pomału, a po chwili będę podkręcał rytm, czyli szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, wolny, quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow i quick, quick, slow. Im szybciej tańczę, teraz spójrzmy jeszcze na górę mojego ciała, im szybciej tańczę, tym moja góra ciała wychodzi poza pion znacznie mniej. Tu ciut bardziej, bo mam wolne tempo, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Ale kiedy będzie bardzo szybka muzyka, szybka milonga, którą czasem nazywam polką galopką, wtedy muszę już robić minimalne ruchy. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Troszeczkę przy szybszych rytmach skraca się już krok, bo nie jesteśmy w stanie wyrobić tak długich kroków, jakie robiliśmy wcześniej, dlatego też skracamy troszeczkę długość kroku. Tak, i tajemnica w ogóle szybkiego tańczenia to jest prosty przepis. Tańczą nogi, nie ciało. Quick, quick, slow, quick, 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 quick. Tańczą nogi, moje ciało praktycznie nie wychodzi na boki stopy, na której stoi. Jak już się rozpędziłeś, to pokażmy te inne odbitki, które właśnie teraz pokazałeś na quick quick. Dobrze. Ustawmy się może ja przodem, ty tyłem. Dziękuję. W odbitki świetnie się wchodzi z kroku do boku. Krok do boku. I teraz już krok odbitkowy. Idę w outside, czyli lekko z boku partnerki i wykonuję krok do boku. Quick quick. Po czym idę w drugi outside. Krok odbitka, quick, quick, krok, quick, quick, krok, quick, quick, krok, odbitka, krok, odbitka, krok, odbitka. Zauważcie, że teraz ja przesuwałem się do przodu, Asia szła w tył, ale teraz mogę zmienić kierunek, teraz ja pójdę sobie do tyłu.
krok, odbitka. Teraz ja idę do przodu. Odbitka. Asia przód. A ty tył. A ja tył. Zmieniam kierunek. Teraz ja idę do przodu. Krok, odbitka, slow, quick, quick, slow. Kierunek zmieniam po odbitce, czyli kiedy zrobię odbitkę, mogę pójść albo do tyłu, a jeżeli zrobię zwrot, mogę pójść do przodu, ale to jest krok tą samą nogą. Zwróćcie uwagę, że Marcin zmienia kierunek, właśnie jakby zamrażając ten krok w jedną stronę i zamrażając objęcie. Czyli jeżeli nie zrobi rotacji ciała, to nie zmieni mi kierunku i dla mnie to jest sygnał, że, przepraszam, że właśnie zmieni kierunek. Tak. Czyli jeżeli nie zrotujesz się, to będę wiedziała, że pewnie już przestajemy iść do tyłu, teraz będziemy szli na przykład do przodu. To pokażmy to teraz jeszcze raz, w którym momencie zmieniasz mi kierunek jazdy. Może w objęciu tangowym. Krok do boku. Outside, odbitka. Outside, odbitka. Outside, odbitka. Tu cały czas krok, się zmienia odbitka. Ciało. Ale spójrzcie, że moje ciało cały czas dokręca się do partnerki. Czyli idąc do przodu, ja skręcam ciało do Asi, nie od Asi. A moje ciało jest zwrócone do partnera cały czas. To jest święta zasada, kochane dziewczyny. Zawsze nasza góra szuka góry partnera. Teraz pokażę, jak to będzie wyglądało z błędem. Krok, odwracam się od Asi, robię odbitkę. Odwracam się od Asi. W ogóle nie tańczę z partnerką. I jeszcze głowa pracuje, ja też odwracam głowę. Tak jest źle. Tak nie robimy. Tak. W tej chwili cały czas jestem górą objęcia z Asią. Teraz zmienimy kierunek. O, do tyłu. Marcin zamroził objęcie. Hop, idziemy. I oczywiście tutaj nas też obowiązuje przechodzenie ładnie. Stopy obok stopy, kolana obok kolana. Czy w kroku do tyłu? Hop, hop, hop. Ładnie pracują nogi, chodzą obok siebie, nie chodzimy okrakiem. Ja jeszcze pokażę samą technikę, gdybyśmy chcieli to sobie w domu poćwiczyć solo. Warto ćwiczyć odbitki solo. Jeżeli nie nauczymy się tańczyć prawidłowo odbitek przednich, które były na drugiej lekcji, i odbitek bocznych, nigdy nie będziemy potrafili zatańczyć szybko ani milongi, ani walczyków. Ja teraz pokażę ten właśnie krok odbitkowy solo. Wykonuję krok do boku, tu jest partnerka, czyli moje ciało jest dokręcone do partnerki, wykonuję krok do przodu i w momencie, kiedy robię odbitkę, skręcam stopę po to, żeby teraz wykonać zwykły krok do przodu i znowu wykonać odbitkę. Czyli jest krok, odbitka, malutki pivot. Krok, odbitka, pivot. Krok, odbitka, pivot. Krok, odbitka, pivot. I noga do przodu idzie koło nogi. Nie idę na skos po przeciwprostokątnej, tylko moja noga idzie do przodu, mija stopę. Stopy mijają się blisko siebie. Quick, quick. Krok, quick, quick. Teraz do tyłu. Quick, quick. Krok, quick, quick. Krok. Skręcają nam się dzięki temu biodra, bo teraz w momencie pivotu ten ruch skręca biodra. Popatrzcie. Tak, góra zostaje z partnerką, a skręca. Krok, odbitka, pivot. Krok, odbitka, pivot. Krok, odbitka, pivot. Zmieniam kierunek, idę do przodu. Krok. Slow i z partnerką. I pokażmy jeszcze od razu, jak będzie bardzo quick, quick. Dobrze, żeby zobaczyć, jak skracamy te kroki. Krok do boku. Outside, odbitka, pivot. Outside, odbitka, pivot. U mnie to samo, krok, tylko idę do tyłu. Zmieniam kierunek. Po odbitce idę w tył. A ja do przodu. A teraz quick, quick zróbmy. Quick, 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 quick. Można i w tempie szybkim wszystkie kroki wykonać. Quick, quick. To już jest wyższa szkoła jazdy. Zauważcie, że cały czas wykonujemy w tej chwili odbitki. Nie ma kroku. Na drugą nogę muszę wykonać przed zmianą nogi jeden krok. A teraz moja noga lewa, popatrzcie. Stoję na nodze lewej i tylko się odbijam. Prawą do przodu, prawą z boku i prawą z tyłu. Moja lewa noga nie przemieszcza się, ona się tylko skręca.
U mnie jest odwrotnie, moja prawa się nie przemieszcza, za to lewa pracuje. Tył, bok, przód, bok, tył, bok, przód. Najczęściej rozliczenie rytmiczne odbitek jest najczęściej tak, jak pokazaliśmy. Dwa szybkie kroki, jeden wolny. Dwa szybkie, jeden wolny. Pokażemy to jeszcze raz. Slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick, wolny, szybki, szybki, wolny, szybki, szybki, do tyłu. Szybki, szybki, slow, quick, quick, slow, quick, quick. A ja chcę z tego wyjść, po prostu idę do przodu. Jeszcze raz, wejście do odbitek i wychodzę sobie zwykłą kaminatą. I to wszystko. Dziękujemy.